Przyszedłem się pożegnać, tato. Już nigdy więcej tutaj nie wrócę. Zrozum to wreszcie. Za każdym razem, gdy stąd wyjeżdżałem, powodem była jakaś awantura. Ja dziś wreszcie zrozumiałem siebie. Starałem się wyjaśnić, ale widocznie nie jestem dość mądry, żeby zrozumiale ci to wytłumaczyć. I do diabła, nieważne kto zawinił. Ale nigdy do niczego nie doszedłem, bo ty mnie tak napompowałeś wodą sodową, że nie mogłem znieść, aby ktokolwiek cokolwiek mi nakazał. Oto czyja wina, słyszysz? Od czasów szkolnych wylewali mnie za kradzież z każdej porządnej pracy. Ale ja z tym skończyłem. Zbiegłem dziś z 11 piętr z piórem w ręku. I nagle zatrzymałem się. Słyszysz? W samym środku biurowca. Słyszysz? Zatrzymałem się w samym środku biurowca i zobaczyłem niebo. Zobaczyłem to, co na tym świecie kocham. Praca, jedzenie, wolny czas, żeby posiedzieć sobie i popalić. Więc spojrzałem na to pióro i powiedziałem sobie, po jaką cholerę ja to usiłuję spędzić? Dlaczego próbuję stać się czymś, czym nie chcę być? Co ja tu robię? W tym biurze nędzny, żebrzący idiota, kiedy wszystko, czego mi trzeba, jest tam! Czeka na mnie, bylem tylko odważył się sobie powiedzieć, czym naprawdę jestem! Czemu nie miałbym tego powiedzieć, tato? Takich jak ja jest wielu. Takich jak ty także. Ja nie jestem stworzony, żeby przewodzić tłumom, tato. I ty też nie. Nigdy nie byłeś niczym więcej niż zwykłym komiwojażerem. Jak każdy komiwojażer wylądowałeś na śmietniku. Ja jestem z tych, co zarabiają dolara za godzinę, tato. I nigdy nie udało mi się podnieść tej stawki. Dolar za godzinę! Czy rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Już nigdy więcej nie przywiozę do domu żadnych trofeów. Żadnych! I ty przestań oczekiwać, że je przywiozę. Tato. Ja jestem nikim. Jestem nikim, tato. Czy tak trudno to zrozumieć? Litość boską. Pozwól mi odejść.